minionym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień bez papierosa. O szkodliwości tego nałogu bardzo dużo mówiono w mediach. Jakie są tego konsekwencje, przypomina specjalista chorób płuc pani Ewa Bobrowicz. Dzień dobry Państwu. Niedawno obchodziliśmy Dzień bez papierosa. Dzień ten, podobnie jak Dzień walki z AIDS, ma swoje uzasadnienie, ponieważ uważa się, że w obecnym świecie nałóg palenia tytoniu jest największym zagrożeniem ludzkości obok epidemii AIDS czy wojny nuklearnej. Niestety Polska należy do krajów o ogromnym rozpowszechnieniu nałogu palenia tytoniu. Według danych z końca lat 80. i początku 90. oblicza się, że około 2/3 mężczyzn i 1/3 kobiet w Polsce pali papierosy. Liczba ta wzrasta z roku na rok, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. Stawia to nas na 9. miejscu w świecie i 2. w Europie po Węgrzech, jeżeli chodzi o ilość wypalanych papierosów na jednego mieszkańca. Palenie tytoniu jest przyczyną wielu chorób, tzw. chorób odtytoniowych, do których należą schorzenia układu nie tylko oddechowego, ale i układu krążenia. Do najczęściej spotykanych chorób należą przewlekłe nieżyty oskrzeli, rozedma płuc, rak płuca oraz miażdżyca naczyń krwionośnych i związane z nią zawały płuca, udary mózgu czy nadciśnienie tętnicze. Choroby te są wywołane przez szereg czynników chemicznych znajdujących się w dymie papierosowym, szczególnie w smole pozostającej po wypaleniu papierosa. Natomiast nikotyna zawarta w liściach tytoniu wywołuje uzależnienie, które jest porównywalne z uzależnieniem od heroiny. W związku z tym wiadomo, że nałóg palenia tytoniu jest bardzo trudny do porzucenia, ale możliwy. Udowodniono, że w około 90% przypadków raka płuca jest to choroba związana właśnie z paleniem tytoniu i że co 10. palacz zachorowuje na tę chorobę. Obecnie stwierdza się to raka płuca u osób najczęściej między 40 a 70 rokiem życia. Chociaż obecnie w związku z paleniem papierosów przez młodzież i coraz niższa granica tej zachorowalności obniża się i stwierdza się raka płuca już u osób poniżej 40 roku życia, a nawet poniżej 30 roku. Palacze nałogowi szkodzą nie tylko sobie, ale i osobom przebywającym w ich otoczeniu. Szczególnie osoby przebywające przez kilka godzin w dymie papierosowym są narażone również na wystąpienie raka płuca i ryzyko zachorowania na tę chorobę zwiększa się u tych osób trzykrotnie w porównaniu z osobami, które na ten dym papierosowy nie są narażone. O skali tego problemu mogą poinformować Państwa jeszcze dwie takie liczby, które chcę podać. Na przykład w roku 1951 z powodu raka płuca zmarło w Polsce ponad 1300 osób. Natomiast w 1993 roku liczba zgonów wynosiła już ponad 18 tysięcy. Oznacza to nie tylko to, że choroba charakteryzuje się bardzo dużą śmiertelnością, ale również świadczy to o wysokiej zachorowalności na tę chorobę. W związku z tym, że tak jak już wspomniałam, choroba jest bardzo śmiertelna, jednak jest ona uleczalna, jeżeli jest wykryta we wczesnym stadium. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, które powinny być wykonywane przez osoby dorosłe. Mam tu na myśli zdjęcia małoobrazkowe, które są wykonywane w naszej pracowni radiologicznej, znajdującej się przy poradni chorób płuc. Zdjęcia te każda osoba dorosła powinna wykonywać przynajmniej raz w roku. Natomiast zaleca się, aby palacze tytoniu po 40 roku życia wykonywali te zdjęcia dwa razy w roku, czyli co 6 miesięcy. Do wykonania tych zdjęć niepotrzebne jest żadne skierowanie lekarskie, wystarczy zgłosić się do pracowni i to zdjęcie wykonać. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na pewne objawy choroby, które są może lekceważone przez palaczy. Wiadomo, że nałogowi palacze mają tak zwany poranny kaszel. Jeżeli charakter tego kaszlu zmienia się, to znaczy, jeżeli pojawia się on częściej, występuje często w ciągu dnia, w nocy, przedłuża się, może być to już wczesnym objawem rozwijającej się choroby nowotworowej. W związku z tym jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza, a bezwzględnie w przypadku, kiedy pojawia się krwioplucie. Również przedłużające się infekcje
nawracające często infekcje, trudne do leczenia, mogą być również wczesnym objawem choroby nowotworowej. Poza tym takie objawy jak osłabienie, brak apetytu, pocenie się, męczenie się są wczesnymi objawami, znaczy mogą być wczesnymi objawami choroby nowotworowej. Dlatego zalecamy w takich przypadkach jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem. Agencja produkcyjno-handlowa Megatek zaprasza do sklepów rybnych przy ulicy Polnej i nowo otwartego przy ulicy Roberta Kocha 6, obok sklepu ogólnospożywczego Minimax. Polecamy szeroki asortyment ryb mrożonych, wędzonych i przetworów rybnych. Wśród klientów dokonujących zakupów od 1 do 23 grudnia zostaną rozlosowane nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego. Główna nagroda – kuchenka mikrofalowa. Zapraszamy do naszych sklepów.